Siemanko, witam Was wszystkich ponownie w kolejnym podcaście. Właściwie jest to kontynuacja piątego podcastu pod tytułem Moje przygody z grami multiplayer. Poprzednim razem skończyliśmy sobie na plemionach. Przyznam szczerze, że właśnie z tą grą najwięcej miałem jakichś takich wspomnień, bo w sumie najwięcej czasu spędziłem z tą grą. I teraz kolejna gra, słuchajcie, bardzo podobna gra do Plemion. Gra się nazywa Travian. Travian, właściwie, jakbym miał być szczery, jest taką bardziej rozwiniętą wersją Plemion, aczkolwiek mechanika jest dosyć taka pogmatwana i szczerze powiedziawszy. No, powiedzmy, kilka razy pograłem, ale generalnie rzecz biorąc, nie miałem zbyt wielkich sukcesów, jeżeli chodzi o tę grę. Mianowicie, może inaczej. Zainteresowanie tą grą właściwie było mniej więcej w tym samym czasie co plemionami. Powiedzmy, może rok po działalności plemion, może pół roku. Właściwie ja nie znalazłem tej gry, tylko już nie pamiętam, czy to był mój kuzyn, czy koledzy. Jakoś to tak było, że zaczęli w sumie kilku kolegów grać w tego Trawiana, powiedzmy ze czterech. Ja miałem kolegę Krecika, z którym byliśmy zapaleni. Zapalonymi plemianiczykami, jeśli można to tak rzec. No a jak wyglądało z tym trawianem, słuchajcie? No bo my z Krecikiem zawsze mówiliśmy, że no plemiona to takie fajne, a tutaj nasi kumple z klasy mówili, że no zobaczcie, tutaj przynajmniej jakieś frakcje są i w ogóle. No i my tak z Krecikiem w sumie rozkminialiśmy, co to jest za ten trawian. Słuchajcie, Travian ma o tyle właśnie ciekawą taką mechanikę, gdzie mamy, powiedzmy, podział na strefę tej wioski i strefę poza wioską. No bo w plemionach generalnie mamy coś takiego, że mamy tą cegielnię, hutę żelaza i tartak. I to są budynki, które odpowiadają właśnie za pozyskiwanie surowców, natomiast w Trawianie mieliśmy już poza wioską prowincję, czyli po prostu, jakby to powiedzieć, mamy kilka tych budynków poza wioską, a dodatkowo sam Trawian oferował coś, co nie oferowało plemiona, czyli możliwość budowania kilku budynków w jednej wiosce, powiedzmy. Dla przykładu, w plemionach mamy koszary na 20 czy tam 25 poziomie. I na tym się kończy, że tak powiem, levelowanie koszar. Natomiast Travian oferował coś takiego, że jeżeli teraz mnie pamięć nie myli, jeżeli osiągniemy dany poziom koszar, to istnieje możliwość, żeby wybudować drugie koszary w tej wiosce, więc jeżeli wioska jest, powiedzmy, nastawiona na ofa, no to nic nie stoi na przeszkodzie ją właśnie w taki styl gry przystosować. Kolejnym właściwie takim przykładem, który zachęcił mnie do gry w Trawiana, jest coś takiego, że jeżeli na przykład chcemy mieć kolejną wioskę, no to w plemionach po prostu wysyłamy szlachcica, on zbija poparcie, no i w końcu wioska jest nasza. Natomiast w Trawianie jest tak, że mamy tego w Rzymianach był konsul, nie pamiętam jakie były inne odpowiedniki. Generalnie chodzi mi o tego, który zbijał poparcie. Pamiętam, że konsul to był w Rzymianach. Ale mieliśmy jeszcze taką, powiedzmy, słabszą jednostkę. Właściwie nie wiem, czy to można nazwać jednostką. Ktoś taki, kto się nazywał osadnik. I w Trawianie wyglądało to tak, że po prostu wybieraliśmy dane jakieś miejsce i kolonizowaliśmy i mamy po prostu wioskę. Nie musieliśmy, tak jak w plemionach, podbijać czegoś. I taki sposób gry preferowałem. Szukałem po prostu
Początku serwera, bo też to była taka kwestia z Trawianem, że następowały resety serwera. Nie było tak, że cały czas serwer egzystował i po prostu słabsi musieli walczyć z mocniejszymi, tylko po prostu był reset serwera, żeby mieli wszyscy jakąś tam szansę. I moja taktyka mniej więcej polegała na tym, że pierwszą wioskę starałem się szybko doekspić. Wiadomo, że tam, jeżeli jesteście w tym sojuszu, w tym plemieniu, to były takie jeszcze składki, powiedzmy, że osoba w tej drużynie informuje, że zbiera na osadnika, no i wszyscy się składali. Taka była mniej więcej umowa. No i gdy nadszedł czas na mojego osadnika, no to się wszyscy złożyli. No i ja wyrzuciłem swoją wioskę gdzieś tam na jakieś totalne zadupie, żeby się rozwijać na spokojnie. Dlaczego? W plemionach generalnie mamy coś takiego, że w wiosce powiedzmy średnio 15 tysięcy, 20 tysięcy wojska możemy mieć. Natomiast Trawian oferuje coś takiego, co trochę jest. Znaczy, mechanika generalnie, jeżeli chodzi o posiadanie wojsk, jest dosyć dziwna, bo w plemionach mamy ograniczenie względem wojsk. Natomiast w wioskach w Trawianie nie mamy tego ograniczenia, ale mamy coś takiego, co jest. Surowiec nazywa się zboże po prostu, czyli coś, co po prostu jest populacją w plemionach. Generalnie chodzi o to, że im więcej wojsk mamy, tym bardziej zbija nam się to, ta produkcja zboża. No i problemy są wtedy, kiedy wioska jest na minusie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie zboża. No bo jeżeli jest do zera, to po prostu tracimy jakąś tam jednostkę. No bo po prostu umiera z głodu. I są też takie właśnie wioski w Trawianie, gdzie mamy taką, powiedzmy, farmerską, gdzie są praktycznie same pola zboża. Właściwie to, jeżeli chodzi o Trawiana, to nie powinienem mówić wioska, tylko osada, bo to jest poprawna forma, jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie po prostu gromadzimy te wszystkie surowce, budynki i wojska. I przyznam szczerze, że pomimo wielu prób, naprawdę mimo wielu szczerych prób, chęci osiągnięcia w trawianie czegoś większego, no nie udało mi się poza tym, żeby po prostu kolonizować, budować jakieś tam wioski, osady na zadupiu, gdzie po prostu nie ma żadnego gracza, rozwinąć się i cisnąć po prostu na słabszych graczy. Życie jest niesprawiedliwe, no ale cóż, jak to mówił nauczyciel od historii, słabe musi upaść. Nie będę się już więcej rozwodził nad mechaniką od Trawiana, ponieważ, no cóż, to nie jest temat odnośnie mechaniki gier. Kolejną taką właściwie epizodyczną przygodą była gra Imperia Online. Ja i w Imperia Online zagrałem jeszcze zanim była ta wersja w plemionach, gdzie mieli ta, która teraz jest ten wygląd wioski. To wcześniej był taki, powiedzmy, brzydszy, no nie był taki do końca ładny i nie był taki jak teraz. Na przykład macie wygląd wiosek w plemionach. Był inny po prostu, gorszy. I pamiętam, że zainteresowały mnie te Imperia Online właśnie dlatego, że wygląd wioski był, no po prostu w skrócie, zajebisty. Były nawet animacje, słuchajcie, to dzisiaj jak patrzycie na wygląd wioski w plemionach, no to gdzieś tam ktoś coś karczuje, coś tam macha, no jakieś ludziki czasami się pojawiają. Natomiast w Imperii Online normalnie był na przykład młyn i on się kręci, tam gdzieś flaga powiewa, no generalnie takie niby pierdoły, a jednak no działało to na wyobraźnię. No i pamiętam, że swojemu koledze Krecikowi, znowu kolega z plemion, Krecik, pokazałem mu właśnie te Imperia Online, no i w sumie jemu też się spodobało, no ale generalnie ja pograłem chyba dwa podejścia.
z tego co pamiętam. Generalnie już nie pamiętam, jak wyglądała mechanika z Imperiami Online, ale pamiętam, że, słuchajcie, byłem trzeci na serwerze. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby być tak po prostu wysoko. Generalnie rzecz biorąc, ja grając w Imperial Nine ładowałem włóczników, bo wydawali mi się, jeżeli chodzi o piechotę, najsilniejsi. Potem pamiętam, że jakiś koleś mnie zjechał lekką kawalerią, no i potem się przerzuciłem na lekką. No i takim ostrym farmieniem, takim ładowaniem w innych graczy zaowocowało właściwie tym, że stałem na topce, czyli na tym trzecim miejscu, i to jest właściwie jedyne wspomnienie, jakie pamiętam z Imperium Online. Ostatni raz grałem w to, ojejku, kiedy to było? Może z 10 lat temu. Nie pamiętam, naprawdę. Przykre, ale prawdziwe. Kolejna gra. My Fantasy Online. Z My Fantasy Online, słuchajcie, jest taka sytuacja, że szukałem sobie po prostu jakiejś ciekawej gry. Nie o tyle strategicznej, co po prostu powiedzmy, że gra przeglądarkowa na tyle, na ile, że coś się tam robi. I właśnie My Fantasy Online oferowało coś takiego, że mieliśmy, powiedzmy, mapę w przeglądarce, ale jednocześnie mogliśmy się poruszać i expić i tak dalej, i tak dalej. Generalnie te wszystkie takie podstawowe schematy, jeżeli chodzi o gry RPG. I przyznam szczerze, że gra była na tyle dobra, że nawet zainteresowała mojego brata i razem cisnęliśmy w My Fantasy Online. Ja generalnie tam po kilku podejściach doszedłem bodajże do 30 poziomu. Zmierzam do tego, że dotarłem do jakiegoś świętego chyba drzewa, które oferowało mi możliwość podróżowania przez lasy. Generalnie My Fantasy Online nie wiem, czy już się cieszy taką popularnością, ale pamiętam, że wcześniej to po prostu jakaś była masakra, słuchajcie. Właśnie od tej gry zaczęło się moje zainteresowanie grafiką komputerową, ponieważ mogliśmy umieścić w swojej postaci jakiś tam awatar swój własny. I to mnie właśnie zainteresowało, że ci topowi gracze mają jakieś takie, no powiedzmy, topowi nietypowe grafiki mieli tych swoich awatarów, i to mnie zainteresowało. Poczytałem nieco forum i nawet ogłaszali się ludzie, którzy tworzyli awatary specjalnie na życzenie tych innych graczy. Generalnie rzecz biorąc, jeszcze było coś takiego, że mogliśmy mieć drużynę. I to było dosyć dobre, bo jeżeli na przykład byliśmy gdzieś tam poza miastem i ktoś mógł nas zaatakować mocniejszy, no to jeżeli byliśmy jako drużyna w jednym miejscu, no to jeżeli ktoś nas zaatakował, to od razu musiał się liczyć z innymi graczami w tej drużynie. Także to było dobre rozwiązanie. Generalnie rzecz biorąc, mamy tutaj podział na wojownika i maga. Ja w większości, a może nawet we wszystkim, zawsze brałem maga. I to w sumie tyle, słuchajcie. Nie mam jakichś zbyt wielkich wspomnień. Aha, z początku zacząłem grać w My Fantasy Online poprzez przeglądarkę Internet Explorer. Wiem, że tu zaraz się ktoś pośmieje, ale tak wyglądały właśnie początki grania na grach masłomyślane przeglądarkowych. I za pierwszym razem właśnie jak grałem, to wszystko fajnie działało, a potem coś się sknociło, no i musiałem właśnie pobrać Mozilla Firefox tylko po to, żeby sobie pograć w My Fantasy Online, i od tamtej pory właściwie cały czas mam Mozilla. Przyzwyczaiłem się do niej, no i tak właśnie, to jest właśnie powód, dlaczego mam Mozilla, bo nie mogłem pograć sobie normalnie w My Fantasy Online, jakby ktoś pytał.
takich innych ciekawostek z gier, właściwie nie tyle tych flashowych, co flashowych, multiplayerowych, warto zwrócić uwagę na coś takiego, co się nazywało śmiercionośne walki. Nie wiem, czy to jest poprawna nazwa, ale generalnie na jeja.pl jest coś takiego, że jeżeli chcecie wrzucić tam jakąś grę, żeby ktoś sobie z jeja pograł, no to podajecie, powiedzmy, jakąś swoją nazwę własną, link, skąd pochodzi ten materiał źródłowy, no i generalnie trzeba czekać na potwierdzenie administracji. Ja tam pamiętam, że kilka gier chciałem sobie właśnie, znaczy no nie sobie, ale po prostu upublicznić na tej sferze jeja. No ale wracając do tych śmiercionośnych walk, słuchajcie, co to są te śmiercionośne walki? To jest gra w grafice 2D, bijatyka, w klimatach azjatyckich. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale no w sumie domyślam się dlaczego. Był wielki szum u mnie, nie tyle w klasie, co w szkole, na te śmiercionośne walki. Dlatego, że gra oferowała możliwość walki z innym graczem na jednym komputerze, czyli mogliśmy sobie cisnąć we dwie osoby, no i się naparzać. Ja tam w sumie już nie pamiętam, jaką chyba postać brałem. Jakąś taką, co robiła kręciołek w powietrzu. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale mniej więcej tak to właśnie wyglądało. Kumpel Benia brał jakąś babeczkę, którą nazwał Ochwa Pochwa. Ja szczerze powiedziawszy pamiętam, że utrudziłem się, by odblokować wszystko na swoim komputerze, no bo tam na informatyce, no to braliśmy jakieś te swoje postacie, swoje postacie, te, które były specjalnie przygotowane, natomiast istniała także kampania w tej grze, gdzie mogliśmy wybrać do 10 walk, 20, 30 i 40 i ukończenie każdej z tych segmentów oferowało jakąś tam nagrodę. Nie pamiętam, co było za 10, ale za 20 to już była możliwość stworzenia jakiejś tam customowej postaci. I słuchajcie, nie pamiętam, czy przeszedłem 30 walk, ale przeszedłem 40. Słuchajcie, boss finałowy 40 walk to jest jakaś masakra. Gdybym nie miał stworzonej przez siebie customowej postaci, uwierzcie mi, nie wygrałbym tej bitwy. Dlaczego? Tworząc postać jakąś tam własną, mamy do wyboru, jaką szkołę walki ma, super umiejętność, broń dodatkową, wygląd i uwaga, nie jestem do końca pewien, jakby to ująć, po prostu nie wiem, siła grawitacji, nie, po prostu generalnie chodziło o coś takiego, że mogliśmy ustawić, jak wysoko postać skacze. I ja sobie ustawiłem to na fulla, dlatego że walka z finałowym bossem to jakaś masakra. Boss miał jakąś taką zdolność, której nawet nie mogliśmy sobie ustawić jako customowa postać. Koleś po prostu takie wywijał różne triki, ten boss, że chyba nawet poza mapę potrafił nas wyrzucić. Ja robiłem generalnie coś takiego, że czekałem, aż mi się naładuje ta moc. Oczywiście uniki robiłem tymi kosmicznymi skokami wysokimi. No i tak generalnie pokonałem tego głównego bossa. Inna jeszcze taka gra multiplayerowa, to jest z moim kolegą Adamem, z którym graliśmy w czołgi na stronie Wyspa Gier. Nie pamiętam, czy to się dokładnie nazywało czołgi. Generalnie powiem wam, o co chodzi w tej mechanice, a wy pewnie znajdziecie, bo to zaraz na Wyspie Gier powinno być, o ile jeszcze ta strona istnieje, nawet nie wiem. Jesteśmy czołgiem, który po prostu stoi w miejscu
i strzela do innych przeciwników. Generalnie to trochę wygląda jak Wormsy, ale nie macie możliwości przemieszczania się. Jesteście po prostu platformą, która strzela i macie uzbrojenie. Jakieś tam różne pociski rozpryskowe, jakieś jednostrzałowe, jakieś takie ciągłe albo samonaprowadzające. Mogliście walczyć, znaczy tutaj można było walczyć tylko z graczami, nie było tutaj żadnych botów, od 2 do 5 graczy. No i wracając do tej sytuacji, gdzie grałem z moim kolegą Adamem, zawsze mieliśmy taki plan, żeby wbijać tam, gdzie otwierał się serwer, powiedzmy na 4 graczy, na 5, żeby była szansa, byśmy razem wbili. To jeszcze komunikowaliśmy się przez gadu-gadu. Powiedzmy tam serwer 10, wbijamy we 2, tam powiedzmy 3 graczy jeszcze doszło. I robiliśmy coś takiego, że po prostu najpierw wyniszczaliśmy tych innych graczy, a potem dopiero walczyliśmy między sobą. Taki mniej więcej schemat walki wyglądał. A już taką kolejną grą, też fleszową, aczkolwiek tutaj nie było żadnej takiej gry, powiedzmy, we dwóch, tylko była to gra sieciowa na rywalizacji z jakimiś tam innymi graczami, to mini golf. Przyznam szczerze, że bardziej zainteresował się tą grą mój brat, aczkolwiek ja też kilka razy popykałem sobie. I teraz jeszcze taka jest jedna gra, nie wiem czemu ją pominąłem, przeglądarkowa, multiplayerowa, Desert Operation, czy też Desert Operation, którą właściwie nie ja znalazłem, tylko polecił mi ją kolega Maciek z czasów jeszcze gimnazjum, jak chodziłem. Generalnie o co chodzi z Desert Operation, bo słuchajcie, to jest dosyć ciekawa gra, przy czym później mogą być pewne problemy, aczkolwiek jest ona tak skonstruowana, że jeżeli jesteście naprawdę, za przeproszeniem, przechujem strategicznym, to możecie cały sojusz rozjebać. Naprawdę. Przepraszam, że takie wulgaryzmy używam, ale po prostu jestem w 100% na serio mówię po prostu. Chyba, że po prostu ktoś czaska jednostki premium, ale wątpię. Nikt nie jest na tyle porąbany, żeby ładować kasę tylko po to, żeby mieć jednostki premium jakieś tam. Desert Operation, słuchajcie, co to w ogóle jest? To jest gra w czasach rzeczywistych, czyli tych, których teraz mamy. Jednostki dzielą się generalnie na lądowe, powietrzne i morskie. Czyli powiedzmy z lądowych mamy żołnierzy, później oddziały Pepans, nurków, spadochroniarzy, jakieś mamy na przykład jeepy, czołgi, na przykład Abramsy. Generalnie taki podział jednostek jak mamy dzisiaj aktualnie. Z jednostek powietrznych, no to tam zaczynamy od helikopterów, kończymy na samolotach, aż potem na bombowcach, nawet takich jak B2, czyli te niewidzialne, te antywykrywalne. Oraz mamy jeszcze jednostki morskie, czyli te wszystkie jakieś tam kutry, niszczyciele, łodzie podwodne, a nawet chyba tam była łódź podwodna balistyczna, która tam strzela tymi pociskami nuklearnymi. I generalnie jak mechanika gry wygląda? Słuchajcie, jeżeli chodzi o walkę, to trzeba naprawdę rozkminiać. Jest taki wielki wykres i po prostu jeżeli na przykład atakujemy nurkami, no to nurkowie za bardzo nie będą walczyć z czołgami czy tam z czymś innym, ale na przykład ze statkami już tam chyba mogą walczyć. Taki przykład prowizoryczny daję, żeby wam mniej więcej zobrazować tę sytuację całą. A o co chodzi generalnie z tą sytuacją, że nawet jeżeli jesteście nie wiadomo jakim super Uber, to możecie pokonać cały sojusz. Słuchajcie, atakowanie innych graczy
I zwycięstwo tej walki nie polega na zasadzie, że wy grabicie surowce od kogoś, tylko polega na tym, że wy kradniecie mu budynki. Dobrze słyszycie. Ja nie mogłem, słuchajcie, tego pojąć, jak zaatakowałem pierwszych graczy. Ja tutaj patrzę nagle, że na przykład wieżowiec mi z 13 na 15 poziom podniósł się i ja taki już, o nie, to pewnie ktoś się włamał i już od razu do supportu piszę, że no tu ktoś mi się włamał, weźcie no rozkmincie, tutaj coś się dzieje z moim kontem, jakieś budynki mi się tu pojawiają. Nawet zmieniałem hasło, słuchajcie. Później pytam się brata, czy jemu też się jakieś budynki pojawiły, bo on też atakował. No mówi, że też mu się pojawiały. No to zmienia hasło. No i tacy po prostu byliśmy dziwni, ale słuchajcie, no dziwna jest ta mechanika, że my nie grabimy surowców, tylko zajmujemy budynki, bo powiedzmy, że to jest na zasadzie, że po prostu zajmujemy terytorium państwa innego gościa. No a jak zajmujemy terytorium, no to tam gdzieś są jakieś wieżowce, domy, złoża ropy, nie złoża, tylko te stacje wiertnicze, ropy naftowe i tak dalej, kopalnie złota. Tak to mniej więcej wygląda. Ja pamiętam, słuchajcie, taki jeden konkretny pojedynek z gościem, z którym walczyłem przez 4 dni, słuchajcie. Ja dysponowałem głównie lotnictwem. Pamiętam, że tam miałem helikoptery i już powoli zbliżałem się do technologii tych samolotów szturmowych Thunderbolt, to się chyba nazywało, i one już były takie masakratory, jeżeli chodzi o atakowanie jednostek lądowych, czyli no po prostu wszystko, co nie miał, czołgi, jeepy, wszystko po prostu mogły zniszczyć z jednostek lądowych. No a ja miałem tylko helikoptery, które jedne chyba się specjalizowały właśnie w takiej walce powietrznej, a drugie w takiej walce na jednostki lądowe. Gość, nie pamiętam czym dysponował, chyba w większości to były jednostki lądowe. Generalnie walka z tym gościem wyglądała na zasadzie, że ja go atakowałem, wygrałem, zabieram mu budynki, potem później, gdy mnie nie było na kompie, on mnie zaatakował. Ja nie spodziewałem się tego, zniszczył mi helikoptery i zabrał mi budynki. No to nic, buduję następne helikoptery, słuchajcie. No i tak, jak taka piłeczka ping-pongowa, po prostu cały czas się cisnęliśmy, słuchajcie. Pod koniec walki, czyli ten już czwarty dzień, ja myślałem, że zaraz zbankrutuję, bo już naprawdę nie miałem hajsu. Na produkcję następnych helikopterów już wyciągałem wszystkie oszczędności z banku, bo tam w tym Desert Operation jest też bank, gdzie możecie wpłacać te pieniądze i po prostu tam wam się mnożą. No ale generalnie już ten ostatnia taka pozycja, po prostu walnąłem wszystkie oszczędności helikopterów. Nie, teraz ja nie będę atakował. Poczekam, aż koleś mnie zaatakuje. No i słuchajcie, już mnie nie zaatakował. Podejrzewam, że on też już był na bankructwie. No i generalnie z tej potyczki nic nie wyszło. Ani jeden, ani drugi nie wygrał. No ale niemniej jednak, przyznam szczerze, że był trochę stres, no bo to nie są jeszcze te czasy, gdzie tak jak dzisiaj każdy ma smartfona jeszcze w dodatku z dostępem do internetu, no i pyknie i od razu widzi, czy go ktoś atakuje, czy nie. Tylko to były jeszcze te czasy, gdzie tak naprawdę na kompa wyszliście dopiero po południu, no bo rano do szkoły, ewentualnie mogliście poświęcić te 15 minut w sali informatycznej, żeby rozkminić, czy ktoś was zaatakuje. No i mniej więcej tak to wyglądało. No dzisiaj już pewnie nie pozwoliłbym sobie na coś takiego, no bo każdy ma smartfona, więc trzeba być cały czas na bieżąco z informacjami. Przyznam szczerze, że jakieś 3 lata temu znowu sobie zagrałem w Desert Operation i troszeczkę tam pozmieniali co nieco, aczkolwiek najbardziej rzuciło mi się w oczy, że oprocentowanie właśnie w tych bankach jest już mniejsze.
bo o ile wcześniej mogło być oprocentowanie nawet 8-9%, maksymalnie mogło być 10%, tak teraz w DZT Operation zmienili to po prostu na 5%, czyli dzisiaj już by było trudniej się po prostu wzbogacić na oszczędnościach w banku. No i generalnie jak to, co to ma do tego, że jeżeli jesteście super, hiper, mega, no to wygracie z każdym. No generalnie jeżeli macie dobre jednostki, no to zniszczycie każdego i jeżeli jesteście dobrymi graczami, kradniecie non-stop budynki. Najlepiej to szukać właśnie takich gości, którzy no za bardzo nie walczą, a widać po jego statystykach, że dużo budynków ma, bo w ogóle to też dla mnie jest nie do zrozumienia, że w statystykach gracza jest napisane, ile on ma na przykład wieżowców, kopalni złota i tak dalej, i tak dalej. Tak mniej więcej wyglądała sytuacja w DZ Operation. Jeżeli chodzi o jeszcze takie inne gry przeglądarkowe, multiplayer, które warto napomknąć, właściwie to są gry, w które ja nie grałem, a w które grał mój brat. To jest Forge of Empires oraz Zostań Farmerem. I tutaj bym się skupił na zostaniu farmerem. Słuchajcie, mój brat sadził non-stop marchewki. Nie wiem, co mu przyszło do głowy, żeby po prostu grać w coś takiego. Czy to nawet było Imperium Farmera? Już nawet nie pamiętam tej nazwy, ale słuchajcie, on tam sadził jakieś warzywa, co nawet 3 dni robiły się. Jakieś dolewki, klikał to wszystko, masakra jakaś. Kupował później na tym targu jakieś surowce, sprzedawał. Cuda nie dziwy, ja po prostu zdziwiłem się, że on w to gra. I jeszcze takimi innymi grami, które też warto napomknąć, w które już właściwie nie grał mój brat, ale, że tak powiem, egzystowały gdzieś tam w gronie znajomych. To Menel Game, Imperium Ojca i Ultras Online. Bardzo ciekawe gry. Właściwie w Menel Game i w Ultras Online to grał mój kuzyn. Menel Game to generalnie jesteś... Właściwie ja też tam chwilę chyba odpaliłem na 2 dni, powiedzmy, to Menel Game, żeby rozkminić, co tam w ogóle się dzieje. Słuchajcie, jakieś skrzynki metalowe zbieramy, jakieś puszki po to, żeby poczuć się jak prawdziwy Menel. Tam jakaś opcja była chyba nawet walki zwierząt, gdzie tam żabę mogliśmy dać do walki ze ślimakiem czy z czymś tam. Już nie pamiętam, co tam dokładnie było, ale jakieś właśnie były walki zwierząt. Jakaś totalna głupota. Ultras Online to w ogóle... Któregoś razu po prostu siedzę sobie, coś tam sobie robię na komputerze, no i mój kuzyn wysyła mi, nie powiem, że reflinka, ale ten taki link, gdzie jeżeli ktoś się zarejestruje używając naszego linka, no to ten gracz wtedy dostaje tam, nie wiem, jakieś coś tam waluty premium, powiedzmy. No generalnie wiecie, o co chodzi. No i właśnie ten kuzyn mi wysłał tego linka z Ultras Online. Ja w ogóle rozkminiam, co to kurna jest. Jeszcze on był takim zapalonym, no może nie do końca zapalonym, ale jednak był wielkim kibicem Wisły. No i może to właśnie był główny powód, dlaczego grał właśnie w ten Ultras Online. Przyznam szczerze, że zarejestrowałem się tylko i nic więcej nie zrobiłem, tylko po to, żeby właśnie kuzyn miał uciechę, że coś tam dostał. Nie interesowało mnie to zupełnie. A co do Imperium Ojca, to właściwie grał w tą grę tylko... Właściwie ja chyba odpaliłem tylko tak, żeby zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje. Ale w większości to grał kolega mojego brata. O co chodzi w Imperium Ojca? No tam po prostu tworzymy sobie, słuchajcie, sektę, rekrutujemy mohery i ciśniemy. Tyle z tego pamiętam. I wreszcie, skończyliśmy, słuchajcie, drugi rozdział. Teraz będą gry multiplayer w sieci zwykłe gry. Aha, generalnie, dobra, już wiem, o co chodzi. O co chodzi?
Kończy się pewna epoka, jeżeli chodzi o gry multiplayerowe, jeżeli chodzi o mnie i o brata, bo generalnie zawsze byliśmy przyzwyczajeni do tego stopnia, że gry multiplayer służyły, znaczy nie służyły, nie tyle, że służyły, co po prostu w gry multiplayer graliśmy tylko na przeglądarkach i zaczęło się to wszystko od Warhammera 40 000 Dark Crusade. Właściwie na początek to warto zwrócić uwagę, dlaczego w ogóle zacząłem grać w tego Warhammera, bo od czasu pierwszego Dawn of War'a do Dark Crusade'a, no to jednak trochę minęło, no nie? Zresztą ja tam gdzieś mam jeszcze te gazety takie stare z grami, gdzie tam macie cały katalog tych gier, no i na przykład takie Company of Heroes 1 za 100 zł jest, czy tam za ileś, no takie ceny jeszcze kosmiczne, no i co to w ogóle za nowości są. No ale wracając do Warhammera, generalnie rzecz biorąc, ja już przeszedłem, a właściwie nie, wtedy jeszcze nie przeszedłem, no ale generalnie bardzo dużo czasu spędzałem grając Necronami. I to jakoś tak wyszło dziwnie, że kolega Benia powiedział, że on sobie cisnął z kuzynami swoimi w Warhammera. Mnie to jakoś tak zainteresowało, jak to multiplayer w grach. No i stwierdziłem, że spróbuję, ciekawe co będzie. Ściągnąłem sobie aktualizację, jakąś tam łatkę, żeby można było grać na multiplayerze. No i słuchajcie, wow. No po prostu odjęło mi mowę. Słuchajcie, ja pamiętam do tej pory, że dopiero 8 pojedynek na multiplayerze przegrałem. 8 dopiero przegrałem, słuchajcie. Dlaczego? Bo cisnąłem na komputery najtrudniejsze, no bo jakoś, no po prostu nie byłem przyzwyczajony do tego, że można grać przeciwko innym graczom i brałem sobie najtrudniejsze komputery. Może to jest jakieś tam wytłumaczenie. I to się też skupia właśnie z Necronami, bo słuchajcie, ja po Dark Crusade sięgnąłem właśnie dlatego, że zobaczyłem na okładce szkieleta, czyli tego Necrona. Podejrzewam, że gdyby był ktoś z Imperium Tau, to raczej bym po to nie sięgnął. Nawet bym pewnie nie zwrócił na to uwagi. No a że jest szkielet, no a ja taki nekrofan, no to co jest martwe, no to muszę to sprawdzić po prostu. Wszelkie jakieś takie martwowate rzeczy działają na mnie jak płachta na byka. I teraz tak, słuchajcie. Tutaj mam już trochę rozpisane z Warhammera, więc muszę ogarnąć. Aha, najpierw słuchajcie, sytuacja z moim kolegą Benią z klasy. Generalnie rzecz biorąc, ani razu nie przegrałem z moim kolegą, a było tych pojedynków, żeby nie skłamać, co najmniej 50, jeden na jednego. Przyznam szczerze, że pierwszy pojedynek z moim kolegą, no to taki troszeczkę pospinany byłem, bo on mi opowiadał, że grał z kuzynami w Warhammera. No to ja sobie myślę, kurde, to ja tutaj będę musiał tak się po prostu skupić, żeby tutaj wygrać z nim, bo ja sobie myślę, że kurde, no zaraz przegram, jak on grał w tę grę, a ja nie. Znaczy no, a ja nie, w sensie, że na multiplayerze. Generalnie rzecz biorąc, nawet chyba stosowałem pierwszą walkę, to po prostu jakąś taką dziwną taktykę zrobiłem, że po prostu chciałem go nawet zraszować, bo wiedziałem, że zaraz będzie niefajnie. No i słuchajcie, już tam po kilku walkach, powiedzmy czwarta, piąta, wygrywam z Benią, a on nie wygrywa. No ja tak się dziwię, kurczę. No i jednak się okazało, że on nie jest taki dobry w Warhammera, jak mi się wydawało. Po 20 pojedynkach mniej więcej stwierdziłem, że chyba muszę mu dać fory. I jak przejawiała się ta fora, słuchajcie. Pomyślałem sobie tak.
Jaka jest najsłabsza frakcja w Warhammer 40 tysięcy Dark Crusade? No i sobie myślę. Wezmę gwardię imperialną, bo ci gwardziści to tak padają jak muchy. No, wydaje mi się, że to jest najsłabsza frakcja, więc ją wezmę. I słuchajcie, od pozoru, gdzie jest to najsłabsza frakcja w Warhammerze, czyli pozoru tego, co mi się tak wydawało, do tego stopnia spodobała mi się ta frakcja, że stała się ona moim numerem jeden, jeżeli chodzi o ogólnie gry. To się rzadko zdarza, żeby w ogóle frakcja ludzi była przeze mnie ulubiona. Właściwie to tylko Gwardia Imperialna i Terranie ze StarCrafta to są jedyne frakcje ludzkie, które należą do moich ulubionych. I generalnie rzecz biorąc, doświadczenie jakie zdobyłem grając tą Gwardią Imperialną, dzięki temu po prostu byłem już co nieco doświadczony także w Company of Heroes, bo mniej więcej mechanika wyglądała tak jak Gwardią Imperialną, no bo każdy budynek, przynajmniej większość budynków Gwardii Imperialnej, to są po prostu bunkry. I też co dochodzi o, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to nie wiem czemu do tej pory mam zagwozdkę, ale nie wiem dlaczego na Bane Blade, to jest ten taki największy czołg, reliktowiec Gwardii Imperialnej, to ja mówiłem, że to jest Bandabl. Nie wiem czemu, no to teraz sobie zrobię Bandabla. Nie mam pojęcia dlaczego coś takiego w ogóle wymyśliłem. Jest jeszcze taka śmieszna sytuacja, którą kiedyś miałem w pojedynku multiplayerowym. Generalnie rzecz biorąc, nie preferuję gry, trybu gry, w którym jest, żeby to tak ująć ładnie w słowa, dużo surowców dla każdego, czyli rozpoczynamy grę mając od razu strasznie dużo surowców do tego stopnia, że w takim trybie pierwsze 5 minut rozgrywki to jest po prostu czaskanie szybko budynków, szybko ulepszenia, żeby po prostu no mieć wszystko hiper, uber, mega zarąbistą armię. I ja generalnie nie preferuję takiej gry, no bo to jest, no nie ukrywajmy, jest to gra na łatwiznę. Ale jedna taka właśnie gra zapadła mi w pamięci. Ja wtedy grałem Imperium Tau. To była mapa do wyłomu. Jakiegoś tam sojusznika miałem obok, to wiadomo. I u przeciwników był też ktoś tam. No i właśnie był jeszcze taki drugi przeciwnik, który grał frakcją Eldarów. Nie pamiętam, czy to nawet host nie był tej gry, no ale nieważne. Ja zrobiłem sobie w Tau zwiadowców, całą po prostu masówkę zwiadowców, czyli po prostu armię niewidzialną, natomiast przeciwnik zrobił sobie całą armię żniwiarzy. Słuchajcie, on tutaj leci na mnie, chlas i ja szybko wrąbałem się po prostu w sam środek tej armii zwiadowcami niewidzialnymi, rozniosłem mu armię i wiecie co koleś napisał? Pierdolę taką grę. Znaczy nie powiedział, tylko po prostu napisał na czacie. Ja po prostu... Co? To był pierwszy raz taki w ogóle... Wow! Ktoś w ogóle tak się wściekł. Inną taką dość ciekawą sytuacją, słuchajcie, w żadnej grze nie miałem pojedynku dłuższego niż 1,5 godziny. Natomiast w Warhammerze Warhammer jest po prostu rekordzistą. Słuchajcie, najdłuższy pojedynek, jaki miałem w Warhammerze, trwał, uwaga, 2,5 godziny. 2,5 godziny trwał jeden pojedynek w Warhammerze. To był taki najdłuższy, jaki pamiętam po prostu. Przy czym ostatnie 40 minut walki to było szukanie bram osnowy Eldara, bo generalnie rzecz biorąc, czasami zdarzali się jacyś tacy chamscy gracze Eldarów, gdzie budowali sobie gdzieś bramy osnowy na jakichś totalnych zadupiach po prostu, tylko po to, żeby wkurzać gracza i żeby oni po prostu musieli szukać tych bram.
żeby no po prostu grać dalej, tak? Swoją drogą, taka ciekawostka, na mapie do wyłomu Eldar może wybudować na tej wyżynie, na tym wzgórzu, bramy osnowy. Na północnej części bodajże, pamiętam, że też się naszukaliśmy, no ale wracając do tej 2,5-godzinnej walki. Ja już nawet, słuchajcie, wyłączyłem wszystkie dźwięki, wszelkie jakieś dźwięki strzałów, wszelkie dźwięki jakichś takich pierdół, nawet muzykę, słuchajcie, wyciszyłem wszystko poza tym, żeby słyszeć ten dźwięk osnowy, bo jeżeli ona jest niewidzialna, to ona wydaje taki dźwięk. No i dzięki takiemu sposobowi udało mi się wykryć te wszystkie te ukryte bramy osnowy. Pojedynek to był na mapie 3 na 3. Nie pamiętam nazwy, ale generalnie ona wyglądała, że po prostu trzech było graczy u góry, trzech na dole. A po środku było po prostu takie rozwalone miasto, jakieś takie. Tam jeszcze chyba dwie rzeki były, bo pamiętam, że taki most zawsze oddzielał jeden i drugi po prostu od tej mapy całej. Nie ukrywam, że moją ulubioną mapą jest do wyłomu. Wydawało mi się, że wygrałem. Dwa razy tylko w sytuacji, gdzie byłem sam na dwóch graczy, czyli po prostu na czysto od razu mój sojusznik wyleciał z gry, albo po prostu coś tam się stało i po prostu ja jestem sam na dwóch graczy. I problem z Warhammerem jest taki, że o ile gracie na przykład w jakieś inne gry, to na przykład w Company of Heroes, to na miejsce gracza przechodzi bot. W StarCraftie na miejsce, znaczy to co wcześniej miał grać poprzedni, to teraz jest dla nas. W pewnym sensie jest to dobre, no ale no cóż. Natomiast w Warhammerze jest po prostu najgorszy tryb. Jeżeli gracz po prostu się rozłączy, to automatycznie wszystko znika. Wszystkie budynki, jednostki, no i jest przerąbane. Ale wracając, na czysto, dwóch na jednego wygrałem tylko dwa razy. Za pierwszym razem udało mi się to grając kosmicznymi Marines. Oczywiście to była mapa do wyłomu. Wyglądało to mniej więcej tak, że na samym wstępie rozłączył się gość, sojusznik mój. Stwierdziłem, a pierniczę, gram do końca. Najwyżej mnie rozwalą. No, co mi szkodzi spróbować? No i słuchajcie, szybko, szybko zająłem te punkty sojusznika, żeby pozyskać surowce. Szybko to wszystko poulepszałem. Praktycznie wojsk nie miałem. Dopiero chyba jak zrobiłem Dreadnoughty albo Predatory, już nie pamiętam. Miałem już wtedy na mapie tego swojego czempiona. Już tam miałem ulepszenie ataku z orbity. No i wtedy dopiero zaczęli atakować mnie, słuchajcie, narąbali wpierony piechoty, tak mówię trochę wiejsko, wpierony piechoty narąbali we dwóch, wlecieli, ja po prostu chlas, atak planetarny, blokowałem pojazdami, chlas, wszystko zniszczone, jazda szybko na budynki przeciwnika. Słuchajcie, rozpierniczyłem obydwóch. W szoku byłem po prostu, pierwszy raz zdarzyło mi się, żeby pokonać samemu dwóch graczy. Pierwszy raz, mimo że jakieś tam wcześniej próby były, to jednak to było takie pierwsze zwycięstwo. Byłem naprawdę dumny z siebie. No, rzadko jestem dumny z siebie, no ale to był jeden z takich momentów, gdzie czułem taką dumę z umiejętności strategicznych. A drugim takim podejściem to było grając Gwardią Imperialną. Tutaj trochę więcej się musiałem napracować, bo generalnie taktyka wyglądała, że po prostu z racji, że nie miałem sojusznika, no to szybko pozyskiwałem surowce i niszczyłem za tym wzgórzem budynki przeciwnika poprzez basilisk, chyba basilisk, ale już nie chcę się przejęzyczać, nie pamiętam dokładnej nazwy, osłabiałem dzięki takiemu sposobowi przeciwnika.
I to były takie dwa sposoby, gdzie wygrałem. I teraz, jak wygląda generalnie sytuacja? Dochodzimy do momentu, gdzie na moim koncie jest już ponad 800 walk. Jeżeli chodzi o procent zwycięstw, wahał się między 75% a 84%. Mniej więcej na tym poziomie wahał się ten procent zwycięstw. Przyznam szczerze, że mając konto właśnie już tak okazałe, nadszedł pewien problem. Jaki mianowicie? Ja jako host miałem problemy z tym, żeby po prostu ktoś się dołączył do walki. Powiedzmy na przykład na mapie 3 na 3. Dlaczego? Bo na przykład ja mam 800 walk i 80% zwycięstw. Później się jakiś dołącza. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i generalnie średnio każdy ma po 200-300 walk. 60% zwycięstw na przykład. Nikt oczywiście logicznie myślący nie chce być po stronie przeciwnej, widząc kogoś takiego jak ja ze statystykami. Dlatego pomyślałem sobie, że po prostu zrobię coś takiego, że nie będą na przykład automatyczne drużyny, tylko po prostu losowe drużyny. No i to po części było sprawiedliwe, bo na przykład ja, jako osoba mająca 800 wag, miałem po swojej stronie gościa, który miał 200, 200, a po stronie przeciwnej 300, 300, 400 na przykład. Czyli już system mniej więcej zrobił sprawiedliwą drużynę, powiedzmy. Mniej więcej. Później jeszcze była taka sytuacja, że już tak ciężko było w ogóle kogoś do drużyny mieć, że stwierdziłem, że stworzę sobie drugie konto, a nawet trzecie, czy tam któreś. No po prostu, żeby każdy myślał, że jestem świeżakiem, a tak naprawdę no nie jestem świeżakiem. To takie też triki można robić, grając w ogóle w gry na Steamie. To znaczy, macie normalne konto. Ale tworzycie sobie drugie konto na Steamie i łączycie je tym udostępnianiem biblioteki. No i tak właśnie grał mój brat w Company of Heroes 2. On nie miał na swoim koncie tej gry, ale właśnie przez to, że połączyliśmy sobie to dzielenie biblioteki na Steamie, no to on sobie mógł właśnie odpalić normalnie Company of Heroes. No i właśnie, słuchajcie. Tak jakby normalnie sobie stworzył świeże konto, słuchajcie, miał tam trzech tylko dowódców, to nie była ta sytuacja, gdzie jeszcze nie było tych biletynów do zdobywania. No ale wracając już do takiego podsumowania tego Warhammera, słuchajcie. Jakie były moje ulubione frakcje? Na początku byli to Nekroni, ale później, że tak powiem, na pierwszym miejscu zrobiła się Gwardia Imperialna, właśnie przez to, że uważałem ją za najsłabszą frakcję, by dawać fory mojemu koledze Benny. No i grając tą frakcją, właściwie stała się ona moją ulubioną. Później na trzecim miejscu, właściwie to ex aequo, byli Kosmiczni Marines Chaosu oraz Dominium Tau. To te dwie frakcje to ex aequo trzecie miejsce, jeżeli chodzi o te moje ulubione. I tak się prezentują przygody z Warhammera 40 000 Dark Crusade. Kolejna gra, słuchajcie, dosyć króciutko o niej wspomnę, aczkolwiek warto zaznaczyć. Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie 2. O ile kampania w jedynce była ciekawa, w dwójce była, słuchajcie, nieciekawa. Jak na przykład oglądałem sobie tego Hobbita, no to już chyba wiem, czym się inspirowali twórcy Bitwy o Śródziemie 2. Natomiast jeżeli chodzi o walkę na multiplayerze, to było jakoś zaraz mniej więcej, powiedzmy może rok po tym, jak zaczęliśmy tą przygodę z grami multiplayerowymi, tymi zainstalowanymi, czyli po Warhammerze. Generalnie rzecz biorąc, jakieś tam walki były między graczami, takie zwykłe pojedynki. No, powiedzmy, dokonałem kilka prób, ale jakoś to mnie tak
nie interesowało, aczkolwiek była po raz pierwszy możliwość zagrania na mapach, które stworzyli jacyś inni gracze. I przyznam szczerze, że dość dużą popularnością cieszyły się mapy, które ja nazywam Heroline War. To znaczy, właściwie to jest zaczerpnięte z Warcrafta, aczkolwiek tam dopiero pierwszy raz w tej Bitwie o Śródziemie 2 spotkałem się z taką sytuacją. O co generalnie chodzi? W Bitwie o Śródziemie 2 mamy możliwość stworzenia jakiejś własnej postaci. Ja na początku miałem jakiegoś orka z Mordoru, który mógł wzywać sobie jakichś tam przybocznych. Generalnie jakaś taka postać, która zwiększała morale armii. No i było to dosyć problematyczne, bo to nie była taka postać jak jakiś taki masakrator Rambo, który niszczył, siekał i tak dalej. I najlepiej było stworzyć postać z dodatku do Bitwy o Śródziemie 2. Jakżeż to się nazywało? Co mieliśmy te frakcje Angmar, gdzie mieliśmy Witch Kinga. Kurczę, no nie pamiętam nazwy dodatku. Ale nieważne, słuchajcie, jeżeli mamy już zainstalowany dodatek, możemy mieć bohatera także z frakcji Angmar i jest nią troll. O ile wcześniej postacią był człowiek, ork, elf, generalnie jakaś taka malutka postać, słuchajcie, troll to jest jakiś masakrator. Chlas i wyrzuca powiedzmy 6 żołnierzy. Dodatkowo, no co prawda tam bohater, krasnolud mógł robić skok, żeby po prostu wyrzucić jakąś tam część armii. No ale troll jako bohater, no to robił potężniejsze skoki. No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli na przykład nachodziły tam kolejne fale tych przeciwników, a nasz bohater niszczył te napływające fale, to później był taki problem, że były na tyle potężne, że trzeba było się po prostu z innymi graczami synchronizować, bo był problem, jeżeli na przykład kilku graczy naraz robiło skok tym bohaterem trollem, no bo była mniejsza efektywność tych skoków, no bo tak to zaraz nas wysiekali po prostu. I właściwie tylko z tym wspominam sobie najbardziej Bitwę o Śródziemie 2. A teraz, słuchajcie, Warcraft 3. Pierwszą mapą, jaką zagrałem w Warcrafta, to był Jurassic Park. W ogóle to jakaś masakra, jakiś Happy Meal w ekwipunku. No masakra, po prostu dość dużo czasu spędziliśmy z bratem w Warcrafta 3. Właśnie dlatego, że mój kolega Benia, coś mu się spieprzyło z komputerem, on już nie chciał w ogóle grać w Warhammera. No i ja nie miałem już takiej motywacji, żeby po prostu siedzieć na multiplayerze z tego Warhammera 40 tysięcy. No i to się przerzuciło właśnie na Warcrafta. Preferowałem też na przykład takie mapki Zombie Arena, powiedzmy. To jest taki mniej więcej wymyślony przeze mnie gatunek. Polegało to mniej więcej na tym, że jesteśmy z graczami, sterujemy jakimś tam Marinesem, który ma zabijać te zombiaki. Jest 11 graczy, a 12 graczem jest koleś, który steruje tymi zombiakami, czyli po prostu spawni je i nasyła na nas. Mniej więcej tak to wygląda. Są jeszcze takie gry, które warto nadmienić, aczkolwiek, no cóż. Na przykład gra typu Vampiryzm. Gra polega mniej więcej na tym, że jest jeden bądź dwóch graczy jako wampiry, a pozostała część graczy to są budowniczowie. Generalnie o co chodzi? Trzeba szybko znaleźć jakieś zadupie. Po prostu mapa to jest jakiś taki las, labirynt wielki. Naszym zadaniem jest szybko znaleźć jakieś takie zadupie i tu nie chodzi wcale o to, żeby po prostu chować się i tyle. Chodzi generalnie o to, że jeżeli znajdziemy jakieś dobre zadupie, trzeba szybko wybudować mur, żeby odgrodzić się od tego wampira i szybko za tym murem wybudować jakąś wieżę.
po to, żeby zniechęcić tego wampira do ataków. Jeżeli wampir nas szybko znajdzie, no to po prostu rozwali tę wieżę i mur, no i trzeba spierniczać. No ale jeżeli już mamy fortyfikacje dość dobrze wykonane, no to wampir już nie tak chętnie nas zaatakuje. No i gra się kończy, jeżeli nam zabije tego głównego budowniczego, bo tam mogliśmy później jeszcze mieć jakiś tych przydupasów, którzy coś tam robili. Nie cieszy się gra specjalną popularnością u mnie, głównie dlatego, że chyba hostem zawsze był jakiś tam wampir bądź jakiś inny koleś, no i generalnie problem był taki, że jeżeli host wychodził z gry, no to gra się już cała kończyła. Natomiast Tower Defense się u mnie cieszyły popularnością, znaczy mnie i bratu w sumie, jakoś bardzo dużo czasu spędziliśmy z Tower Defense'ami, było coś takiego jak Elements, budowaliśmy sobie jakieś tam wieże z różnych żywiołów. Tutaj warto zwrócić uwagę właśnie dlatego, że mam ogromną szajbę na coś, co zawsze jest jakiś podział z żywiołami. Innym takim tower defense'em to jest Metal Mole Wars i jego bardziej popularniejsza wersja Winter Mole Wars. Przyznam szczerze, że jakoś bardziej preferowałem tę mniej popularną wersję, z tego względu, że mogliśmy naprawdę spełnić tam większą ilość wież, tylko problem był później taki, że strasznie zamulało i głównie był zawsze problem do mnie, bo miałem bardzo słabego neta. To był jeszcze czas, gdy miałem 320 kB na sekundę. Właśnie z takim łączem grałem także na Warhammerze. Pamiętam, że nawet jakaś osoba w ogóle powiedziała, jak ty w ogóle możesz grać na takim necie, a ja przyznam szczerze, że ja myślałem, że naprawdę mam szybkiego neta, że 320 to jest jakieś można zaszaleć. I takim kończącym tower defense'em, który właściwie najbardziej był popularny, to jest Stronghold. Tower Defense mniej więcej wyglądał na zasadzie, że był podział na 4 drużyny, na 4 graczy. My co prawda mogliśmy budować wieże, ale wysyłaliśmy także armię na przeciwnika. I tak sobie ekonomię powiększaliśmy. Przyznam szczerze, że nie wiem czemu to było tak dość popularne, ale ja bardzo często hostowałem właśnie tego Tower Defense'a pod tytułem Stronghold. I pamiętam, że to było tak popularne, że nawet jak tylko kliknąłem, żeby już stworzyć serwer, to mi się jeszcze ta mapa nie doczytała, a już było 4 graczy gotowych. Czyli w sensie, że wiecie, ja tworzę serwer i już od razu na samym wstępie gracze wbijają. No po prostu gra cieszyła się popularnością. Nie wiem czemu, jakoś tak było. Tutaj następnym takim innym trybem gry, który cieszył się popularnością, to jest Hero Line War, czyli to mniej więcej co w Bitwie o Śródziemie, z tym, że było bardziej rozbudowane, no bo mogliśmy mieć ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. W Hero Line War, Lithion głównie, ale było jeszcze Rising of Chaos, ale ja preferowałem Lithion. Mniej więcej wyglądało to tak jak Tower Defense, czyli po prostu zamiast wież mieliśmy tego jednego bohatera, ale tak jak w Strongholdzie robiliśmy armię i nasyłaliśmy to na przeciwników, czyli tak naprawdę my jako bohater nie walczyliśmy z jakimiś tam chyba randomowymi, tylko po prostu niszczyliśmy to, co zespełnią nasi przeciwnicy. Było jeszcze coś takiego jak Angel Arena, to mówiłem wam podczas kreatywności, że próbowałem coś stworzyć podobnego na wzór Angel Areny. Generalnie Angel Arena to jest... arena, jak sama nazwa mówi. To jest takie koloseum, gdzie wybieramy na początku jakiegoś bohatera i uwaga, najważniejszym bohaterem zawsze był taki jeden krasnolud, dlatego że on miał zdolność teleportacji. I jeżeli ktoś był cwany i brał pierwszy tego bohatera, powiedzmy teleportował się w miejscu niedostępnym za bardzo dla nas, nie tyle dla nas, co nawet dla jakiegoś tam bossa, powiedzmy na jakimś wyżynie czy coś, no i po prostu
Problem był jeszcze taki, że ta była postać dystansowa i na przykład zawsze mógł sobie zniszczyć bossa łatwo, no bo po prostu boss do niego nie sięgał. I później jak już taki cwaniak się wyekspił dość konkretnie, bo mógł sobie z łatwością niszczyć bossów, no to teleportował się gdzieś tam, gdzie my mieliśmy bazę jako drużyna. No bo tak normalnie to bohater drużyny przeciwnej nie mógł się tam dostać, no a tak, no to się właśnie ten teleportacyjny dostawał, no i później już tak nas szybko niszczył, że nawet nie zdążyliśmy się zrespawnić na spokojnie. Tak mniej więcej ten problem wyglądał. I jeszcze takim innym wartym trybem do napomknięcia jest Tanks oraz Ships. To jest taka wersja alternatywna Doty. No i dlaczego grałem w tę wersję, a nie w Dotę? No bo nigdy nie miałem szansy zagrać w Dotę, dlatego że zawsze mnie wywalali z niej. To jest powód. I jeszcze takim innym trybem, który warto zwrócić uwagę, właściwie jest to taka alternatywna wersja Castle Fight, bo w Castle Fight mieliśmy jakieś tam chyba 12 frakcji. Budowaliśmy powiedzmy coś sobie i ten budynek po prostu dropił jednostki i wysyłał je na drużynę przeciwną. Nawet w StarCraftie 2 jest to Castle Fight. Tak samo wszystko zrobione. No, oczywiście tam modele postaci, budynków są nieco inne, ale mechanika została ta sama. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardziej spodobała mi się pewna wersja, która była dosyć podobna, mianowicie Civ Wars, w skrócie od cywilizacji. Mniej więcej wyglądało to podobnie jak Castle Fight, przy czym na początku mieliśmy jakiś tam tych włóczników, potem się rycerze robili, potem czołgi, potem jakiś tam z laserami. Mniej więcej tak to wyglądało ulepszanie tych budynków i mieliśmy jeszcze coś takiego, że mogliśmy na przykład budować jakieś cudy świata, które wzmacniały nas. Tam pamiętam, że nawet jakieś badania były odpowiednie do zrobienia. I w tym Civ Wars były trzy linie ataku w odróżnieniu od Castle Fight. No, Castle Fight też tam były dwie linie, ale w Civ Wars było tak, że każdy gracz odpowiadał za inną linię. Czyli tak, jedna była środkowa, znaczy no, była jedna linia na środku, druga linia na dole i te dwie były lądowe, a trzecia była na północy i to była linia wodna, czyli tam napierniczały się tylko i wyłącznie statki. I istotne było bardzo to, by mniej więcej tak robić jednostki, by minimalnie one odpychały dalej niż pół mapy jednostki wroga. Dlaczego? Bo na środku mapy w każdej z tych trzech linii był taki bonus. Jeżeli ten bonus był po stronie naszej, no to mieliśmy po prostu lepiej. Jeszcze do tego warte napomknięcia, że też próbowałem sobie zagrać w potyczki w Warcraftie 3, czyli te zwykłe, takie jak w Warhammerze, no ale jakoś nie podobało mi się to. Tak samo jak w Bitwie o Śródziemie. Jakoś przyznam szczerze, że większą popularnością cieszyły się właśnie te customowe mapki z Warcrafta 3. Wymieniłbym naprawdę masę gier tych customowych z Warcrafta, ale po prostu nie starczy mi czasu. Były na przykład jakieś wersje kosmiczne, na przykład Carrier Command chyba, gdzie była po prostu drużyna, powiedzmy pierwsza, gdzie jeden gracz był pilotem krążownika, drugi był działonowym, trzeci był inżynierem, czwarty był chyba pilotem myśliwca, a piąty był pilotem bombowca. I to były takie dwie drużyny przeciwne. No i generalnie fajnie to dosyć wyglądało, bo no po prostu, no cóż, sami musicie to zobaczyć. Przyznam szczerze, że dziwię się, że ktoś nie stworzył czegoś podobnego na wzór tej mechaniki.
Jeszcze innym takim wartym napomknięcia jest wielki gej atakuje. Słuchajcie, mapa, nie odważyłem się w nią zagrać, ale mój brat mówi, że grał w to. No i generalnie polega to na tym, że jesteśmy jakimś tam chłopkiem i mamy uciekać przed tym wielkim gejem. I to jest model Mistrza Ostrzy i zamiast tego miecza ma po prostu kutasa. Przyznam szczerze, że nie widziałem tego, ale wierzę na słowo bratu. Jeszcze inną taką mapą, którą spróbowaliśmy zagrać, to było Sex Wars, ale nie będę mówić, co tam się dzieje w ogóle. Zamknijmy w ogóle ten temat, słuchajcie. Zatrzymaliśmy się na sytuacji, na miejscu z Warcrafta 3. Jak jesteśmy tutaj? No przyznam szczerze, że jesteśmy w połowie, słuchajcie, więc chyba będą cztery części. Nie rozgadując się, zapraszam na kolejne części tej wersji podcasta, czyli moje przygody z grami multiplayer. Zastanawiam się, czy nie zrobić teraz czegoś z innym tematem, żeby po prostu zrobić pewne odświeżenie. Chciałem tylko jeszcze poinformować, że zrobiłem unboxing konsolki Nintendo 3DS XL wersja Samus oraz Metroid Samus Returns na Nintendo 3DS, ponieważ zachęciła mnie ta gra, no ale nie rozgadując się, będzie z tego unboxing, jeszcze nie wiem kiedy, ale to by było na razie na tyle. Do usłyszenia, na razie.